Arturo. Słoni Beniamin. Super słoni. I co? Skończyłeś czytać swój ulubiony komiks? Zaraz. Gdybyś był Supermanem, włączyłbyś tylko swój superwizjer i wszystko byś wiedział. A gdybyś ty był Otto Fleszem, skoczyłbyś i kupiłbyś mi dwa nowe komiksy. Tak szybko, że nawet bym nie zauważył. Chciałbym być szybki jak błyskawica. Byłoby świetnie. A gdybym był Super Beniaminem, mógłbym latać jak Gulliver. Chodź, Beniaminie, pobawimy się w Supermanów. Tak. Przejście dla Otto Flesza, najszybszego chłopaka na świecie! A teraz nadlatuje Super Beniamin! Spokojnie, małpki, jesteśmy Supermanami, a oni nikogo nie krzywdzą. Z wyjątkiem bardzo złych ludzi. Zróbcie przejście dla Super Beniamina i Otto Flesza! Turu! Cześć, przyjaciele! Nasz olbrzym chyba zwariował! Latający super słoń? Tylko ptaki potrafią latać! Latają tylko ptaki oraz skórki od bananów. Skórki od bananów? Co ja za głupstwa plotę? To jest oburzające. Nie, proszę pana. Wczoraj uzgodniliśmy inną cenę. Wszystkie ceny idą w górę i niestety tak właśnie. Przejście dla Otto Flesza. Nie przeszkadzaj nam! My nie przeszkadzamy, tylko się bawimy. My tu załatwiamy interesy. Niezły interes, nie ma co. Wszystkie ceny za żywność wzrosły dwukrotnie. Co? Nie może pan tak postępować. Przecież była umowa. O nie! Ja decyduję o tym, jakie są ceny moich towarów. I natychmiast dawać mi kasę, bo pakuję wszystko do samochodu i odjeżdżam. Ale zwierzęta potrzebują jedzenia. Bardzo dobrze. W takim razie jako zapłatę wezmę te dwie małpki. Nie chcę o tym słyszeć. No dobrze, jak sobie chcecie. Pakuj wszystko do wozu, Herbert. Tak, szefie. To też zabieram. O, bez przesady. Herbert, łap! Zaraz! Kręci mi się w głowie. Beniaminie! Na pomoc! Słyszałeś? Co? Nie słyszałem. Na pomoc! Dochodzi z domu pana dyrektora. Za mną, Super Beniaminie! Super Beniamin? Ja? To chyba mi się śni. Zaraz. No. Zobaczymy, co będzie. Działa! Ja latam! Uwaga! Nadlatuje Super Beniamin! Turu!
Oburzające! Niedzielni piloci! Ten słoń nie zna zasad poruszania się w powietrzu! O, jesteś! Co się stało? To był Joker! Tak, zachowywał się jak wariat! Co? Zabrał wszystkie pieniądze z kasy! Niech się pan nie martwi, pomożemy! Tak jest! To jest sprawa dla Super Benjamina! I dla Otto Flesza! Odzyskamy skradzione pieniądze! Przyrzekamy! Do widzenia, przyjaciele! Szybko, Otto Flesz! Joker ucieka z naszymi pieniędzmi! Cześć, cześć! Tu się bardzo wiele dzieje, prawda? Czy to był ten drań Joker Poker? Tak, proszę pani. Musimy go złapać. Ukradł nasze pieniądze! Lecimy, Otto Flesz! Turu! Ale... Nie mamy czasu! Moja sensacyjna historia odlatuje w siną dal! Super Benjamin! Otto Flesz! Jakieś bzdury! Kto o nich słyszał, też wymyślili! Nadciąga! Brookman! Ta-dam! Nasz olbrzym chce łapać przestępców! Śmiechu warte! Do tego potrzeba wyobraźni i głowy na karku! Nie ma się z czego śmiać. Ja po prostu nie włączyłem swojego superwizjera. To wszystko. Włączyłeś nasz superwizjer? No jasne. Widzę ich. Trzymaj się mocno, Otto Flesz. Otworzyłeś już, co się tak grzebiesz? Zaraz, szefie. Może pomóc? Nie, poradzę sobie. O! Cześć! Ślepy jesteś czy co? Przecież to Super Benjamin! Cześć, Super Benjaminie, jestem Herbert! Więcej gazu! On chce nam zabrać kasę! Trzymaj się! Uważaj, Super Benjaminie! Wodny strumień! Cicho! Wybacz, szefie. Jak to dobrze, że nikogo nie ma, to moja jedyna szansa, żeby odkryć tajemnicę ich mocy. Zamknięte. No tak, to byłoby zbyt proste. Aha, no cóż, panie super słoniu, Karla zawsze znajdzie jakiś sposób. System alarmowy. Och, mogłam się domyślić, ale cioteczka Karla tak łatwo się nie poddaje. Pozwól, że ci pomogę. Dziękuję. Nie ma sprawy. Nie! Ja wam pokażę! Uwaga! Wyciągnął swoje mechaniczne lasso! O, trzymaj się mocno, Otto Flesz! O nie! Dobra nasza! Może panu pomóc, panie Joker? Nie, dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Łódź podwodna. Widziałeś? To Transformer. Potrafi się zmienić we wszystko. Niech zmienia się w co chce, byle tylko tu nie wrócił. Miejmy nadzieję. Dalej, Super Benjaminie, zanieśmy kasę do zoo. Tak jest, Otto Flesz.
uciekli razem z tą głupią kasą. Jeszcze pożałujesz, super Beniaminie. Moja zemsta będzie straszliwa. A jak chcesz się zemścić, szefie? Zwabię go do pułapki, skąd już nigdy nie ujrzy dziennego światła! Ha! Bez paniki! Zbliża się Krookman! Zaprowadzi tu spokój i porządek! Witaj, Krookmanie! Oburzające! Powinien stracić licencję na latanie! Zakichany bohater! Na pomoc! Rekin! Joker nigdy się nie poddaje! Nasza kasa z pieniędzmi? Odzyskaliśmy wszystko! Dziękuję. Co za bohaterski wyczyn. Tak, supermeni zawsze dotrzymują słowa. Sensacja! Jeszcze jedno zwycięstwo supermenów. Co za tytuł! O, proszę pani, nic takiego szczególnego. Niech pan nie będzie taki skromny, supersłoniu. My, supermeni, nigdy się nie chwalimy naszymi dobrymi czynami. Powiedzcie mi tylko, gdzie leży tajemnica waszej mocy? O, niech to na zawsze zostanie między nami. Nigdy się pani nie dowie, pani redaktor. Och, dowiem się, dowiem, drogi dyrektorze. Prędzej czy później. Krookman także powrócił ze swojej bohaterskiej wyprawy! I tak jak wszyscy supermeni, musi się teraz trochę zdrzemnąć. Także proszę nie przeszkadzać. Stąd będę miała wspaniały widok na domek super Beniamina. Choćbym miała siedzieć całą noc. Poznam jego sekret. Do licha, znów się nie udało. Świetnie, tajemnica naszej mocy. Nasza specjalna super lemoniada z dodatkowymi kostkami cukru. Super energetyczny napój dla supermenów. Witajcie, bohaterowie! Dobrze się bawicie? Joker! Będziecie musieli nabrać więcej mocy! Jeszcze z wami nie skończyłem! Czego chcesz? Chcę mieć wszystkie pieniądze z Newtown, a także z Zoo! Zapomnij o tym! Patrz, widzisz? Za plecami! Odzyskam kasę, jestem pewien! I nic mi nie zrobicie! Zamek Concord na pewno ma tam swoją kryjówkę! I wtedy będziemy najbogatszymi nikczemnikami na całym świecie. Cicho, Herbercie! Drżyjcie ze strachu. Wrócę! Teraz już wiemy, gdzie się ukrywa. Musimy go zniszczyć raz na zawsze, bo Newtown i Zoo nigdy nie będą bezpieczne. Spotkamy się na zamku Concord. Tak, no to cześć! Wszystko widziałam i słyszałam. Przed ciocią Karlą nie może być żadnych tajemnic. Ja też wezmę udział w tej niezwykłej przygodzie. Wskakuję na mój super skuter i ruszam! Nowa przygoda? Bez Krookmana? Haha! O nie, kochani! Zaczekajcie na mnie! Jestem cwańszy niż oni! O, kto tu postawił latarnię? Przecież wcześniej jej tu nie było. O, oburzające. Joker. Głos dochodzi z lochu. Uważaj! Jasne!
Jest! Na trzy! Raz, dwa, trzy! Toru! Łapmy go! Łotrze! Koniec z tobą! Hej, co się dzieje? Nabrałem was. Jesteście w pułapce. Mam was, bohaterowie. Cześć, cześć, Joker Poker, Super Benjamin i Otto Flash zaraz cię złapią. A ja zrobię wam ładne zdjęcia. O, oni już dawno wpadli w pułapkę. A pani radzę odczepić się. O, to wcale nie jest takie miłe. Szef nigdy nie jest miły. Typowe dla naszego olbrzyma. Kiedy trzeba, to nigdy go nie ma. Spokojnie, pani redaktor. Krukman się zbliża. Cicho, Kruku. O, co się dzieje? Wracajmy do zoo! Teraz kasa będzie moja! Oburzające! Już się dzisiaj kąpałem! Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Zaraz zobaczysz. O, nie, to zbyt niebezpieczne. Masz rację, nic z tego. Musisz wymyślić jakiś inny sposób. Jak dobrze, że schowaliśmy kasę. Joker nie miał żadnych szans. Mam tylko nadzieję, że nie będzie chciał wziąć czegoś innego. Cóż, moje drogie małpy. Nie mam innego wyboru. Muszę was zabrać. Na pewno jesteście dużo, dużo warte. Już wiem. Tak? Moja super trąba. Turu! Macie, to wam wystarczy na całą drogę. Siadaj, Herbercie. Ruszajmy do ukrytej jaskini. Wykiwał nas jak ostatnich frajerów. I jeszcze uciekł. Ale dokąd? Cześć, cześć. Panowie supermeni, mam dla was pilną robotę. Pani redaktor! Najpierw mnie uwolnijcie, potem lećcie za Jokerem do zoo. Do zoo? A nareszcie jesteś, Super Benjaminie. Ostatnio ciągle muszę kogoś rozwiązywać. Mamy wielkie szczęście. Joker nie znalazł naszej kasy. Za to zabrali dwie nasze małpki, Majka i Molly. Klatka jest pusta. Co? Przecież one się boją. Musimy odszukać tego łotra. Namierzę go swoim superwizjerem. Dziś już ostatni raz robię bohaterski wyczyn. Koniec. Co to? A ciekawy, dokąd on pędzi. Uwaga! Toru! Ojej! Więcej szacunku, proszę! Jestem super krukiem, a nie jakąś ozdobą fontanny! Nasz bohaterski słoń mógł zabrać mnie ze sobą, ale dobrze, że mam swój super skuter! Joker Poker! Sensacja! Co za świetna historia! Porwał Majka i Molly! O, ale małpki są bardzo sprytne. Nie martwcie się, moje drogie, nadciąga Super Carla. Jesteśmy! Wszyscy wysiadać! Ha,
Co to jest? Jak myślisz? Na pewno nie znalazła się tu przypadkiem. Te skórki od bananów to trop. A kto go zostawił? Nasze małpki! Lecimy! Czego oni tu szukali? Wspaniałe lądowanie, prawda? Rusz się, Herbercie! Wsadź małpy do klatki. Chodźcie, ślicznotki. Już. O, sensacja. Niedobrze. Co to? Znowu ty? Tak, to ja, dzikusie jeden. Super Beniamin uratuje mnie. Ha! Długo będziesz musiała na niego czekać. Tu kończą się ślady. Chwileczkę. Zaraz włączę swój superwizjer. Co tam? Za wodospadem! Dokąd oni poszli? Za wodospad? Nasz olbrzym znowu nie trafił! Ten bandzior jest w łodzi podwodnej, a ja, Krukmen, zniszczę ją jednym kłapnięciem dzioba! Krukmen donosi! Łódź podwodna zniszczona! Hurra! Super, Beniamin! Sensacja! Wiedziałam! Jesteśmy! Demon szybkości, Otto Flash! Przegrałeś! Tym razem mi nie uciekniesz, Super Beniaminie! Ja już znam tę sztuczkę! O, nie! Nie! Poddaję się! Chodźcie do mnie! Nie bójcie się, maluszki! Gra skończona, Joker! Jeszcze nie! Tak ci się zdaje! Nadciągam! Sensacja! Joker Poker pobity swoją własną bronią! I taki jest koniec, kiedy zadzierasz z Supermanami. Supermani? Beniaminie, jak się czujesz? Gdzie jestem? Dostałeś kokosem w głowę i zemdlałeś. A co się stało z Jokerem? Z kim? Mam na myśli pana Stawkinsa i pieniądze za jedzenie. Co my teraz zrobimy? Wszystko w porządku. Panie Beniaminie, czy dobrze się pan czuje? O tak, słonie mają twarde głowy. Pan Stawkins miał wyrzuty sumienia, bo cię uderzył kokosem. Nie wiedziałem, jak to wynagrodzić. Tym razem niech będą stare ceny. A więc nie jest pan super łotrem, to dobrze. Super łotr? Co to ma znaczyć? Jestem człowiekiem interesu, tylko dziś zrobiłem wyjątek. Chodź, Herbercie, idziemy. Jak pan każe, szefie. Dziękuję. Toro! Hej, ja też jestem głodny. O nie! Gulliverze! Ja tak szybko nie mdleję! Nie ma strachu! Papa! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili
Dariusz Odija, Anna Apostolakis, Michał Bukowski, Jacek Jarosz, Agata Gawrońska-Bauman, Jacek Kopczyński, Beata Jankowska-Cimas, Monika Wierzbicka, Wojciech Machnicki, Leszek Zduń i inni.